z Ewangelii Świętego Łukasza. Tak nadszedł dzień przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: idźcie i przygotujcie nam Paschę, abyśmy mogli ją spożyć. Oni go zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. I powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta cię, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? Ów wskaże wam salę dużą, usłaną. Tam przygotujecie. Oni poszli i znaleźli wszystko, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Jestem przy wieczerniku. Nie da się w środku nagrać, bo jest cała masa ludzi. Natomiast za mną tutaj jest Bazylika Zaśnięcia Matki Bożej. Już drugi raz się próbowałem do niej dostać, ale jest zamknięta chyba z powodu remontu. Wieczernik to jest dość ciekawe miejsce, bo nie wiadomo, czy to jest prawdziwy wieczernik, raczej na pewno nie jest, dlatego że sama budowla, jak zaraz zobaczymy, jest z czasów krzyżowców, jest gotycka, więc raczej nie pamięta czasów Pana Jezusa. Natomiast może niekoniecznie, że musimy szukać tego prawdziwego miejsca, gdzie Jezus spożył Paschę ze swoimi uczniami. Ważne jest to, co tam się dokonało. Myślę tak w moim kontekście. Ustanowienie kapłaństwa jest to miejsce, gdzie można dziękować za kapłaństwo. Można też, myślę, modlić się o nowe powołania, święte powołanie do służby Bożej. Ale z drugiej strony bardzo mnie ciekawi zawsze ta Ewangelia, gdzie uczniowie mają spotkać człowieka niosącego dzban wody. Jest to takie proste. Myślę, że nie tylko jeden człowiek niósł dzban wody, tylko było ich po prostu dziesiątki. I oni dokładnie wiedzieli, który to człowiek jest. I on ich zaprowadził właśnie w to miejsce. Czego mnie to uczy? Uczy mnie to tego, że jeśli będę chciał uczestniczyć w jakichś wielkich dziełach Bożych, jeśli będę chciał kogoś podciągnąć do miejsca sprawowania Eucharystii na mszę świętą, to wcale nie muszę robić cudów. Wystarczy, że będę robił jakąś zwykłą czynność, że będę niósł po prostu dzban wody i to na pewno wystarczy, bo dzisiaj możemy obserwować właśnie takie chęci do tego, żeby tworzyć właśnie te eventy i jakieś inne rzeczy, które mają, nie wiem, podnieść ludzi w wierze i tak dalej. No, wydaje mi się, że raczej Pan Bóg działa przez proste metody i właśnie taką prostą metodą był człowiek niosący dzban wody. Więc jeśli chcemy kogoś po prostu nawrócić, jeśli chcemy komuś pokazać, czym jest dla mnie Eucharystia, czy czym jest dla mnie kapłaństwo, to po prostu w tym wszystkim musimy być sobą. Teraz zaproszę was na krótką wycieczkę do wieczernika. Obracamy kamerkę. Idziemy.